Dzisiaj po 20 latach doszło tutaj do morderstwa. Z rana został zamordowany chłopak tutaj właśnie w tym miejscu. Rodzina kwiaty przyniosła. Proszę Państwa, stało się. Trzech obywateli z Indii zabiło tutaj obywatela Wysp Brytyjskich. Zginął. Rodzice są bardzo zasmuceni do tego, co do tego doszło, te zdarzenia. Został zabity chłopak młody dzisiaj przez trzech obywateli z Indii. Policja już ich ujęła. Rodzina w żalu, smutku. To jest smutne, co się tu wydarzyło dzisiaj. Jesteśmy na miejscu zdarzenia. Rozłożone kwiaty. Niecodzienna sytuacja, przykre. Jeszcze rano były zmazywane tutaj ślady krwi, miejsce było zabezpieczone przez policję, nie można było dojść. No teraz już można dojść, rodzina też tutaj była, niedawno odeszli. Ludzie przechodzą, patrzą, nie wiedzą, co się wydarzyło, dowiedzą się z prasy, z gazety, tym będą pisać głośno. Już wszyscy wiedzą. Tutaj jakże ruchliwa ulica, ale z ranka chłopak szedł do pracy, zginął. Obywatele z Indii rzucili się do niego z łapami, mieli noże, zasztyletowali go. Nie miał żadnych po prostu chłopina szans. Zginął na miejscu. To jest właśnie bardzo smutne, co się wyprawia w tym kraju. Ten Brexit im nie służy. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.